Więc nauczymy się teraz pięciu słówek z języka niemieckiego najprostszą metodą pamięciową, jaka istnieje. Poprzez skojarzenia. I chciałbym, żebyście teraz na kartce wypisali sobie pięć mebli, jakie macie, gdy wchodzicie do swojego mieszkania. Wszyscy wyobrażamy sobie swoje własne mieszkanie. Od momentu wejścia idziemy sobie chronologicznie poprzez wszystkie meble. Jest mebel pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To może być lodówka, kaloryfer, szafka, jakieś okno, jakaś podłoga gdzieś tam charakterystyczna, uwalona czymś. Nieważne. Grunt, żeby to było charakterystyczne i chronologiczne. Pięć mebli z rzędu. Z czym nam się kojarzy słowo hajs? Z dużą ilością hajsu, nie? Dokładnie. Gorący moglibyśmy sobie skojarzyć z ogniem, prawda? Na przykład, bo ogień jest gorący. Więc zróbmy sobie taki obraz, że podchodzicie do pierwszego mebla w waszym mieszkaniu, a najlepsza przyjaciółka albo najlepszy przyjaciel wrzuca pieniądze do ognia, bo jest taki bogaty, że ma pełno hajsu. I po prostu może jej palić, dobra? To sobie też zapiszcie. Najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka podpala sobie hajs w ogniu, gorącym ogniu. Ok, mamy obraz hajs gorący. Czy wszyscy sobie wyobrazili i zapisali? Tak? Ok, to powiedzcie mi, co po niemiecku oznacza słowo hajs? Ok, jak jest gorący po niemiecku? Ok. Teraz mamy klein mały. Więc klein skojarzymy sobie z małym poprzez skojarzenie, ok? Przy meblu drugim, jaki sobie wyobraziliście i zapisaliście, wyobrażamy sobie małego dzidziusia, który ma pieluszki z Calvina Kleina. Ma po prostu takie wypasione pieluszki, kupione z ten hajs z tego ognia, że ma tam taką metkę Calvin Klein, ok? I to nam ma się skojarzyć z Klein mały. Ok. To powiedzcie mi teraz, jak jest po... Co oznacza Klein po niemiecku? Jak jest po niemiecku mały? Jak jest po niemiecku gorący? Co oznacza hajs po niemiecku? Jak jest klein? Dobra, super. Ok, szarf ostry. Generalnie szarf według mnie można skojarzyć z szarfą. Ostry sosem ostrym. Wyobraźmy sobie, że przy meblu numer 3 jakiś iluzjonista wymachuje szarfą z sosem ostrym. Tak mocno, że aż was tym sosem upieprzył, ok? Czyli przy meblu numer 3 iluzjonista wymachuje szarfą z sosem ostrym. Jaki jest ostry po niemiecku? Szarf. Co znaczy szarf po niemiecku? Ostry. Jak jest klein? Co znaczy klein? Mały. Co znaczy hajs? Jak jest mały po niemiecku? Jak jest gorący po niemiecku? Szarf po niemiecku to? Ostry. Szwach, czyli słaby. Tu troszeczkę trzeba pokombinować, tak? Bo wiadomo, że nie każde słowo da się ułożyć w taki sposób, żeby ono było sexy. Więc zróbmy sobie coś takiego. Przy meblu numer 4 jest baseballista, który trzyma jakąś chińską piłkę ze strasznie słabymi szwami. Że jak tą piłką rzuca, to te szwy się rozwalają w powietrzu i leci z tego piach. Czyli piłka ze słabymi szwami. I to nam powie szwach słabo. To jest też fajne, że podczas tego możecie sobie wyobrazić wszystkie zmysły. Czyli na przykład czujecie ten sos ostry, albo tą temperaturę tego ognia, i tak dalej, i tak dalej. Ok. To powiedzcie mi, jaki jest słaby po niemiecku. Szwach po niemiecku to? Klein po niemiecku to? Szarf po niemiecku to? Hajs po niemiecku to? A jak jest gorący po niemiecku? A szarf to znaczy? Dobra, jak jest słaby? Nice. Ok, ostatnie słówko. Gros, czyli duży. To mógł być jakiś grosz. A na przykład ja wybrałem sobie duży groszek. Więc przy meblu numer 5 wyobraźcie sobie taki olbrzymi groszek. Może z tego mebla wychodzić, jak to jest jakaś kanapa czy coś. To może z tego mebla wychodzić taki olbrzymi groszek, na którym jest pełno ludzi. Bo jest taki ogromny, że tam po prostu ludzie sobie robią z tego zjeżdżalnię, ok? Ok. Jaki jest duży po niemiecku? Gros po niemiecku to? Ok, a klein? Szarf? Hajs? No dobra, a jak jest słaby? Szwach. Nice.
I teraz powiedzcie mi w kolejności chronologicznej tych pięć słówek. No szwach, gros, tak. Dobra, ale powiedzcie mi teraz na przykład od tyłu, ze znaczeniami. Thank you.